jedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie witam Was z Kościoła Ewangelickiego w Skoczowie. A chcę Was powitać słowami haseł dnia dzisiejszego. W psalmie 19, wierszu 2 czytamy: Niebiosa opowiadają chwałę Boga. Zaś w objawieniu świętego Jana w 14 rozdziale w 7 wierszu mamy zapisane: Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Bardzo często wiele mówimy o konieczności uwielbiania Boga. Bez wątpienia Bóg godzien jest wszelkiej czci i chwały i uwielbienia. Jednak w naszym myśleniu uwielbienie Boga ujmujemy bardzo często w wąski kanał uwielbienia pieśnią lub ewentualnie również modlitwą. To tym dwom sposobom oddawania czci Bogu część chrześcijan próbuje przypisać największe znaczenie. Być może wynika to z tego, że w Starym Testamencie spotykamy się z uwielbieniem Boga poprzez muzykę, taniec i śpiew. Jako z czasem, który poświęcony jest wyłącznie Panu Bogu. Za takim zawężeniem pojęcia uwielbienia Boga, kryje się pewna wygoda dla człowieka, dla chrześcijanina. Takie zawężenie sprawia, że rozdzielamy w naszym życiu sferę sakrum i profanum. Bóg pojawia się szczególnie mocno w owej sferze sakrum, w sferze uwielbienia, w sferze modlitwy. Otwartym zatem pozostaje to, czym dla nas jest strefa profanum, tego zwykłego, codziennego życia. W miejscu pracy, w miejscu edukacji, w miejscu spędzania czasu wolnego, czy też w naszych domach. Czy tam jest miejsce na uwielbienie Boga? Niekoniecznie pieśnią i niekoniecznie modlitwą, ale naszym życiem, naszymi postawami, naszymi decyzjami. Na ile kierujemy się Słowem Bożym, podejmując decyzję na przykład dotyczące naszych podwładnych? Na ile nasze postawy i zachowania są odbiciem tego, czego od nas oczekuje nasz Stwórca? Czy w ogóle chrześcijanin ma prawo wyróżniać te dwie strefy? Oddzielać je niejako od siebie, jako strefy, w których bardziej lub mniej chwali i uwielbia Boga. Bóg jako Stwórca świata winien być dostrzegany przez człowieka, przez chrześcijanina w obu wspomnianych przestrzeniach. Te przestrzenie nie są Bożym wymysłem, ale próbą uchwycenia, zawężenia przestrzeni, a być może nawet ograniczenia Boga przez człowieka. Jako chrześcijanie nie możemy kierować się innymi wartościami w czasie nabożeństw, w czasie przebywania w sferze parafialnego życia, a innymi w naszym codziennym postępowaniu. Gdyż Bóg chce być i jest tak samo obecny w obu tych przestrzeniach. Chciejmy Go wielbić zatem nie tylko pieśnią i nie tylko modlitwą, ale również naszą pracą, naszym codziennym postępowaniem, naszym zachowaniem w szkole, naszym zachowaniem w urzędach, w sklepach,
gdziekolwiek przebywamy. Chciejmy Go chwalić postępowaniem wobec naszych bliźnich. Amen.